Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem D.R. Aragor, a to co oglądacie moi drodzy jest to Doki Doki Exit Music Redux, czyli moi drodzy nasza cudowna i wspaniała przygoda z naszą ukochaną, piękną, chociaż uszkodzoną Natsuki. I moi drodzy, znajdujemy się oczywiście w swoim domu, w salonie. Jesteśmy po akcji, gdzie wbiła nam do domu szybko Sayori. Czy ja wcześniej powiedziałam Sayori? Mam nadzieję, że nie, się mylę, ale dobra, wbiła do nas Sayori, powiedziała, że idzie do szkoły, chciała nas zabrać, ale zobaczyła, że u nas jest Natsuki, która oczywiście jest trochę poturbowana. Ta oczywiście nie powiedziała prawdy, tylko skłamała jej prosto w oczy i teraz trochę tego żałuję. Moi drodzy, zobaczymy, jak się potoczy dzisiaj dalej nasza cudowna i ukochana przygoda. Ja mam nadzieję, że zobaczymy dzisiaj Natsuki w nowym stroju. I zobaczymy, jak pójdziemy razem do sklepu, bo bardzo na to czekam. Chciałbym to bardzo zobaczyć, ponieważ w pierwowzorze było to świetnie pokazane i bardzo mi się podobało wyjście na miasto, ponieważ kupiliśmy tam szalik Natsuki. I mam nadzieję, że teraz również będzie podobnie. Och, było też tak, że podstępem namówiła mnie na obejrzenie strasznego filmu, kiedy jej rodzice ze spalni. Tak powiadamy, jak się poznaliśmy trochę ze Sayori. Że się jej baliśmy. Powiedziała mi, że to komedia. Mogę śmiało stwierdzić, że nie spałem tej nocy. Cholera, nigdy nie przypuszczałem, że Sayori tak mogłaby zrobić. No widzisz? Ona chciała mnie specjalnie zniechęcić do życia i do wszystkiego. Zaufaj mi, jest bardziej przebiegła niż wygląda. To na pewno, tym bardziej, że nawet dało się ukryć, że chciała sobie to zrobić, więc... Hej, tak przy okazji... O, czekaj, mam lepszą. Ona chciała coś powiedzieć, możemy jej dać dojść do słowa? W naszej starej szkole było takie wielkie... Były takie wielkie targi naukowe, które odbywały się co roku. I to nie były zwykłe targi naukowe. Było tam mnóstwo naprawdę fajnych nagród, ale jedną, którą wszyscy chcieli, był ten naprawdę dużo elektryczny tor wyścigowy. Zabawki? Takie, że samochodzikami się jeździ, jest zarąbiste. Myślę, że marzyłem o nim bardziej niż ktokolwiek, niż jakiekolwiek inne dziecko. Każdy tak myśli. Rzecz w tym, że aby wygrać, trzeba było zdobyć pierwsze miejsce. Więc co roku starałem się coraz bardziej, aż w końcu zająłem drugie miejsce. O, co za szkoda. W następnym roku byłem zdeterminowany, aby go zdobyć. Ale wiedziałem, że Sayori miała z tym wiele problemów i w końcu zapytałem je, czy mógłbym jej pomóc. Prawdę mówiąc, czułem się trochę źle, widząc ją w takim stanie, więc rzuciłem wszystko i pomogłem. To jest pokazanie, że byliśmy prawdziwym przyjacielem dla niej. A nie tylko, że ej, rozmawiamy i tak dalej, że w dobrych chwilach jesteśmy. Nie. Poświęciliśmy własne zwycięstwo i jakby marzenia na rzecz przyjaciółki. Bardzo miło. Uzgodniliśmy, że nie będę wykonywał za nią całej pracy i że to ona musi włożyć większość wysiłku. Obiecałem jednak, że zawsze będę przy niej, gdy będzie tego potrzebowała. Pracowaliśmy więc nad jej projektem codziennie po szkole przez wiele tygodni. Ale zawsze byłem na miejscu, gdyby kiedykolwiek prosiła o pomoc. Kiedy targi naukowe były już tu za rogiem, ukończyła rozbudowany projekt na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na naszą planetę. O kurczę, ekologicznie, no dobra. Ostatecznie zajęła trzecie miejsce. Dzięki mnie, wow! I myślę, że już się domyśliłaś, ale... Nie. Nie udało mi się przejść przez etap badań nad moim projektem. Czyli ja zawaliłem, totalnie. Szczerze mówiąc, nie obchodziło mnie to. Ważne, że pomogłeś przyjaciółce. Byłem z niej naprawdę dumny. Tak jak jej rodzice. Miała mi za złe, że nie zrobiłem własnego projektu i to na tyle, że do dziś czasem za to przeprasza. No ja cię, nie ma co przepraszać aż tyle. Moim zdaniem to powinna się cieszyć, że ma takiego zarąbistego przyjaciela i się odwdzięczyć w jakiś inny sposób. I choć do tego momentu robiłem to tylko dla toru wyścigowego, to myślę, że pomaganie Sayori naprawdę obudziło we mnie świadomość, że lubię uczyć się o tych rzeczach. Do diabła, nauki ścisłe są naprawdę jedynymi przedmiotami, które nadal w pewnym stopniu lubię robić. Ej, ogólnie nauki ścisłe jak matematyka, chemia nie, ale matematyka, fizyka, elektrotechnika, na przykład informatyka, programowanie, takie rzeczy są wszystkie genialnymi rzeczami. Więc moi drodzy, do swojego czasu, do pewnego momentu w naszym polskim nauczaniu.
geografia wchodziła za naukę ścisłą, a nie przyrodniczą. To jest w ogóle totalny mindgame. Nie wiem, kto to wymyślił, a jest totalnie pokręcone. No ale dobra, zobaczmy, co tu dalej. I to wszystko zawdzięczam właśnie jej. Tak. To był całkiem dobry dzień. Moja twarz natychmiast się zaczerwieniła. Natsuki to widzi, czy ona nie jest zazdrosna trochę? Może tak być. A dopiero teraz dałem sobie sprawę z tego, jak non-stop nawijałem. Wow. Czy coś jeszcze powiesz? To była niezła historia. Tylko tyle? Uch, trochę więcej mogłaś się dopytać. Nie lubię też, jak człowiek wrzuca całe swoje serce, całe, wiecie, zaangażowanie, żeby w coś odpowiedzieć, a druga takie, wow, to była naprawdę fajna historia, albo na przykład, no nieźle. Dla mnie to jest takie, masz to w dupie. Odnieś się, pogadać o tym można. Ty ze swojego życia możesz coś odpowiedzieć. Od razu jest milsza rozmowa. Uch, ta. Przepraszam za to. Trochę mnie poniosło. Och, nie martw się. Nie jestem jak Yuri. A jaka jest Yuri? Yuri też słucha, więc... Przynajmniej potrafisz sprawić, by rzeczy, o których mówisz, były interesujące. Ej, Yuri też... Znaczy nie, Yuri ma taki swój ton arogancki, taki spokojny, taki cichy, taki wymądrzający się, ale moim zdaniem to jest plus. I ona mówi ciekawe rzeczy. Śmieję się z tej uwagi. Tak jest. Co się stało, Natsuki? To jednak brzmi nieźle. Wiesz, mieć z kimś taką silną przyjaźń. A no ty i Sayori też mogłabyś mieć, tylko ty trochę ją odtrącasz. To znaczy się tak, ale... Dlaczego mówisz to w ten sposób? Nigdy nie miałeś przyjaciela. Trochę się wierci. Podczas dorastania nigdy nie miałem wielu przyjaciół. Tata był... tatą. Masło myślane, ale rozumiemy, o co chodzi. Klub jest najbliższą rzeczą do grupy przyjaciół, jaką miałam od lat. Nawet wtedy musiałem mu wcisnąć kit, żebym mogła pójść do Moniki. Okej, rozumiem. Miała wtedy przyjęcie, jakiś miesiąc temu. Oj, my nie zostaliśmy zaproszeni? O ja cię, hańba jej. Mówiła, że to jakieś zadanie klubowe. Mówiła. Patrząc też, dziwię się, że to kupił. Ja po prostu... Chciałem mieć przyjaciół, wiesz? Zawsze mogłaś mieć przyjaciół, ale nawet nie musisz się z nimi spotykać po szkole, ale w samej szkole. Wystarczy rozmawiać z nimi na przerwach. Objąłem ją ramieniem. Ale w pewnym sensie... Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Ła! Moje serce, nie rób mi tego! Come on, Natsuki! Chodźmy dalej. Ja wiem, że niby granica pomiędzy przyjacielem a chłopakiem jest nie za duża. Dużo osób stwierdzi w ogóle, że miło, że ta przyjaźń damsko-męska nie istnieje, ale istnieje. Ale Natsuki, wiesz, jeśli łatwiej jest pójść ze znajomego kolegi do chłopaka, no ej, moim zdaniem dużo łatwiej, jak jesteś kolegą znajomym, przejść, że jesteś nagle parą, niż jak jesteś przyjacielem. To już takie wchodzicie, wy taki frenzą i tak, no nijak się tutaj poruszyć, wiecie, macie taki labirynt wielki, więc Natsuki, używaj innych słów, proszę. Ale i tak jesteś głupi. Ta typowa tsundere. To jest totalne tsundere. Nic innego. Hej! Natsuki uśmiechnęła się. Przynajmniej się śmieje, ale te limo. Rzuć mi pilota. Nie mieliśmy iść gdzieś? Mam nadzieję, że jest coś, co da się oglądać. W telewizji nigdy nie ma co da się oglądać. Rozumiem, że nie jesteś głodna. Potrząsnęła głową. Na razie jest dobrze. Pomogę ci ugotować pyszny obiad, co ty na to? Musimy iść na zakupy. Natsuki włącza telewizor i zaczyna przerzucać kanały. Nie mam nic przeciwko. Moje gotowanie nie jest najlepsze. Ani moje wypieki. Pamiętasz te babeczki? No tak, my nie jesteśmy zbyt dobrym kucharzem. Matko, kochana, pamiętam. Jak nic, potrzebujesz praktyki? A nie możesz po prostu ty gotować? W końcu kobieta, kuchnia... Naturalne środowisko? Nie, dobra, żartuję. Dużo facetów też świetnie gotuje. Ale będziesz miał jej mnóstwo. Potrzebujemy tylko składni... Natsuki gwałtownie przestała mówić, gdy spojrzała na telewizor. Jej oczy nagle rozbłysły. Jest wiadomo, że ona zaginęła na stówę.
O, wow. Nie widziałam tego od lat. Serio? Już myślałam, że coś strasznego się stało. Bardzo miła muzyczka. Hę? Zerkam na telewizor, żeby zobaczyć, co przykuje uwagę. Żywo kolorowe ryby pływają w dużym zbiorniku wypełnionym koralowcami, a dwie nastolatki z tęsknotą spoglądają na siebie z obu stron. Nani? A wszystko to przy akompaniamencie skliwej piosenki miłosnej. O, ja cię, wybaczcie. Trudne słówko. Musimy romans się oglądać? Co tego film? Tak. Uwielbiam go. Kiedy byłam dzieckiem, oglądałam go bez przerwy. Musiałam go obejrzeć co najmniej dwa razy w tygodniu. Nie lepiej było oglądać jakieś bajki, a nie kurczę romansidła? Odwracam się z powrotem do telewizora, obserwujemy, jak scena przeciąga się ponad minutę. Niekończąca się cisza. Na każdą stronę. Przełączanie ostrości z nastolatków do ryb i z powrotem. Kurwa, co? Ujęcia z wewnątrz akwarium. Okej, to może być spoko ujęcie. To, choć się staram, to nie mogę powstrzymać się od jęku. Hej, nie rób mi tego. No Natsuki, no jestem facetem, no. Obejrzmy akcję, jakiś film wojenny. Dobra, czasami są fajne romansidła, komedie. Spoko, ale... Rybki, miłość, dwójka nastolatków. Może być trochę tandetny. No chyba bardzo. Ale to nie znaczy, że jest zły. Założę się, że sam lubisz oglądać jakieś głupie, przekombinowane rzeczy. No kuwa, anime. To jest przekombinowana rzecz. Głupia, przekombinowana, bywa zajebista totalnie. Ale też normalne filmy te są takie. Marvel się zalicza do głupich przekombinowanych? Chyba czasami tak. Przejrzymy twoją kolekcję anime? O! Ej, no sorry. Niektóre anime są dobre i fajne. Niektóre są takie durne. Bez sensu. Power-upy z dupy na przykład. Nie. Ty czasami lubisz mangę, więc co ty się czepiasz do anime? Okej, okay, słuszna uwaga. No weź, daj mu szansę. Dobra, ale się musimy przytulić. Dobra, dobra. Przecież chyba mogę. Siadam obok niej na kanapie. Spędza się miło czas. Dobra, jestem ciekawy, co nas protagonista powie. Widzisz? Mówiłam ci. W trakcie trwania napisów końcowych wstaję z kanapy i rozciągam się. Zerkając na najbliższy zegar, zauważam, że minęły nieco ponad 2 godziny. To był początek filmu czy połowa jego? Kurwa, 2 godziny? To jest... Oh. To musiało być jakoś początek filmu. Kurwa mać, tyle czasu zmarnowane. Wow. Czy my naprawdę tak długo oglądaliśmy to gówno? Och, zamknij się. Podobało ci się. Nie, tylko udawałam. Widziałam to w twoich oczach. Dalej. Wygląda na to, że byłaś bardziej skoncentrowana na mnie niż na filmie, który tak bardzo kochasz. No, gdzie ty się patrzysz, moja droga, co? Zawstydzona Cuki odwróciła wzrok, a jej twarz zalśniła czerwienią. Jak teraz coś nas obrazi czy coś, to jest tsundere. Nie. Nie o to mi chodziło. Ja? Proszę. Sprawdzam tylko twoją reakcję na film. Boże, Na pewno. Całkowicie ci wierzę. Nieważne, moja uwaga jest aktualna. Podobało ci się. Dobra. Może go nie doceniałem. Ale to nie znaczy, że jest dobrym filmem. Po prostu nie jest do bani. To jest różnica. Na pewno ma osobowość. Ale tak jest to prawdopodobnie jedna z najbardziej tandetnych rzeczy, jakie kiedykolwiek oglądałem. Znaczy się, gra aktorska była tak sztuczna, że trudno było brać ją na poważnie. Ale to właśnie sprawia, że jest zabawne. Jakby tak, okej, to jest tragedia w sercu. Ale to właśnie przerysowana gra aktorska jest tym, co oddziela sceny kampowe od tych, no cóż, tragicznych. Jak ta impreza domowa. Przez większość tej sceny nie miałem pojęcia, co się dzieje. Czułem się oderwany od reszty filmu. Cóż, nie potrafię powiedzieć, co połowa sceny w ogóle znaczy, ale... Tak, coś dla mnie znaczą, wiesz?
I tak, nie chcę ci tego odbierać. To po prostu chyba nie dla mnie. No tak, ty sobie lub tu, lub to, my nie będziemy tego krytykować. Lubisz? Spoko. No chyba nie. Oboje na chwilę milkniemy, nie bardzo wiedząc co dalej. Próbując szukać czegoś, cokolwiek, co odwróciłoby uwagę od dziwnego napięcia w pokoju, mój wzrok przykuwają drzwi do kuchni. Hej, czujesz się już głodna? Bo ja tak. W zasadzie tak. Może być kanapka z bekonem? A ja cię, zróbmy kanapkę Elvisa Presleya, jak już mówisz o bekonie i kanapce. Może być. Kiwam głową, kierując się do kuchni. Ona nam pomoże czy nie? Odwracam się w stronę lodówki, otwieram ją. Jednak w zasięgu wzroku nie ma bekonu. W zasadzie nie ma tu prawie nic. No ja cię... Kurde. Myśląc o tym, w tej chwili brakuje nam prawie wszystkiego. Co sprawia, że teraz jest idealna pora na zakupy. Jesteście głodni, idziecie na zakupy? O nie. Hej, Natsuki! Wchodzi do kuchni, jak szybko przybiegła. Co jest? Nie ma bekonu. Tak naprawdę to nie mamy zbyt wielu pieniędzy na artykuły spożywcze. Okej, zaczyna się ta sama akcja. W pierwowzorze też był duży problem z pieniędzmi. Ciekawe, czy tutaj też tak będzie. Mam trochę chleba, może kilka plasterków indyka czy coś. Chyba, że chcesz trochę owsa? Twarz Natsuki wykrzywia się w obrzydzeniu. Ohydztwo. Tak też myślałem. Oznacza to, że będę musiał po południu skoczyć do sklepu. Właściwie to chyba powinienem teraz powiedzieć. Chcesz iść? No dobrze, jakby z nami poszła, wiesz? Natsuki pokazuje gestem na swoją twarz. Maseczka? A, racja. Wybacz. Czyli ona zostaje, więc będzie ci tu dobrze? Tak. Obiecuję, że nie spalę tego miejsca. Okej, niech będzie chyba. Chyba nie. Nie miałbyś jakichś okularów przeciwsłonecznych, co nie? Brzmi głupio, ale powinny załatwić sprawy jakieś duże? Ej, nie wydaje mi się, kurczę. A może? Cóż, chętnie bym z tobą poszła, gdybym mogła zasłonić oko. Może sobie opaskę jak pirat założyć, nikt nie będzie pytać, serio. Mógłbym pójść i rzucić okiem. Wiem, gdzie mogę znaleźć okulary przeciwsłoneczne. W zasadzie... Daj mi chwilę. Pędzę na górę do pokoju. Wow, przebiegliśmy. Skierowałem się do szafki naprzeciwko kanapy. Rozglądam się dookoła, szukając miejsca, w którym mogłyby być okulary przeciwsłoneczne, gdy w końcu przypominam sobie o pudełku o butach na górze szafki. Po zdjęciu pokrywy przeszukuję śmieci warte lata temu? Stare figurki akcji ze sztywnymi stawami, połamane płyty CD, kartridże z gier wideo sprzed moich czasów. Ej, takie kartridże mogą być drogie. W końcu na dnie pudełka znajduje się to, czego szukam. Stare okulary przeciwsłoneczne Sayori. Musiała je tu zostawić lata temu. Nadadzą się. Mogą nieco zwracać na siebie uwagę, są pewnie kiczowate, warto jednak spróbować. Wracajmy, zakładaj to Natsuki. Kiedy wracam na dół, Natsuki czeka na mnie przy schodach. Udało się? Właściwie to tak. Coś mi jednak mówi, że nie przypadną ci do gustu. Och, nie mogą być aż takie złe. Daję jej okulary. Ty żartujesz? Co jej dałem? No dalej, weź je przymierz. Dobra, pokaż. Będziemy mogli zobaczyć, czy nie ją w tym. Natsuki mocno westchnęła, po czym założyła okulary przeciwsłoneczne. Przecież to są okulary dla dzieci, okej. Okay. Są różowe, więc pasują do jej koloru włosów. Te gwiazdki też, taki głupkowaty styl trochę przypomina. Okej. Ale są typowe takie dziecinne okulary. Staram się zachować powagę, ale nie mogę powstrzymać się od lekkiego śmiechu. No tak, nie ma mowy, żebym je nosiła. Nie masz wyjścia, moja droga. Ale one są takie urocze. Och, zamknij się. Hej, przynajmniej spełniałem swoje zadanie. Nie obchodzi mnie to. Nie warto wychodzić na zewnątrz wyglądając jak jakaś gwiazda rocka z lat 70. Ej, zarąbiście byłoby, proszę cię. Rzuca kolorami na bok, ale na szczęście lądują na kanapie. Hej, posłuchaj, to kolory nie są moje. A czyje one są? Och, są Sayori. Ale są sprzed lat. Racja. Jak już o tym wspomniałem, zdecydowanie odniosą takie wrażenie. Więc rozumiem, że nie idzie ze mną.
Ta, odpuszczę. Ej, szkoda. Myślałem, że serio z nami pójdzie, hej. Zagrzeję ci miejsce. Tyle dobrego, zaśmiałem się. Życzysz sobie czegoś? Cóż, skoro pytasz, mam ochotę na słodycze. O, ja cię chrupki jakieś może. Może trochę czekolady? Nie przejmuj się, gdybyś nie mógł. Spoko. Więc poczekaj. Nat odrywa kawałek rolki kuchennej. Hej, masz marker? Czy ty musisz nam napisać na kawałku papieru po prostu swoje zakupy? Co my jesteśmy jakimiś starymi ludźmi? No nie, no zapamiętam, daj spokój, poza tym czego jest telefon? Tak, pewnie. Rozglądam się po stole i znajduję marker leżący na jakiejś zmiętej kartce. Och, świetnie. Nigdy nie dokończyłem tego wiersza dla klubu. Ale gdy przypomni mi się o wydarzenie z zeszłej nocy, to chyba nie można mi winić za zapomnienie. Niezależnie od tego, biorę markę, wyrzucam kartkę do kosza i podaję go Natsuki. Ma marker w ręce, zaczyna bazgrać po delikatnym papierze, jakoś unikając większych kleksów. Podaje mi papier, a ja go wkładam do tylnej kieszeni. Nie mogłem na telefonie serio tak zapisać? Teraz już nie zapomnisz. Dzięki. To nie potrwa długo, sklep jest niedaleko. Poradzę sobie z przerażającym doświadczeniem samej w domu. Dobrze, wrócę niebawem. Macham Natsuki na pożegnanie i wychodzę przez drzwi. Będą teraz przemyślenia odnośnie tego wszystkiego. Będziemy mieli dostęp pogadania jakby z naszym protagonistą, czy już wrócimy po prostu? Nie, idziemy na zakupy. Wow, dobra, nowe tło. Ja znowu się będę jarał. Nowe tło, które zajebiście pasuje, kurczę, do Doki Doki. Takie tła powinny być. One tak klimatycznie pasują. Tylko, że... Nie, to jest utrzymane w stylu japońskim, bo nie, bo najpierw spojrzałem tu Family Store, tak pomyślałem, Nani, że coś tu nie pasuje, ale tutaj patrzę, że jest po japońsku znaczki. I to jest typowo japońska, kurczę, uliczka. Ona nie jest za szeroka, samochody tędy nie jeżdżą, mamy tylko rowery, skuterki, super. Schodzę w dół, do dzielnicy handlowej, okej. Okay. Przechodząc obok zauważam jesienny liść, który lata po chodniku. Czy to już jesień? Nic dziwnego, że panuje taki chłód, powinniśmy się ubrać. Widząc sklep, przyspieszyłem kroku. Chyba w pierwowzorze też był jesień. Okej. I tu już jest mniejszy taki styl. Jest tu bardziej wyraźnie. To jest strasznie wyraźnie. To strasznie dziwnie to wygląda. Reszta jest super. To nie jest jakiś duży ten sklep. Kiedy wchodzę do środka, ogarnia mnie ciepły aromat grzejnika. Biorę koszyk z regału i wyciągam papierek z listą zakupów. Bekon, jajka, mąka, cukier, puder, bita śmietana, czekolada? Okej, czekolada nie jest pewna. Bekon, jajka, mąka, cukier, puder, bita śmietana. No okej, dobra. Lecimy. Mogła chociaż napisać o ilości danej rzeczy, bo nie wiem ile czego potrzebujemy. No, z czasem się nauczy mówić. Mam ograniczony budżet, więc ilość kupionych rzeczy też będzie ograniczona. Przeglądam każdy element na liście i ponad nią jak to ja. Bekon, cukier, bita śmietana, jajka, mąka, powinien kupić coś na obiad, mam ochotę na rybę z grilla i ryż. Teraz tabliczka czekolady. Na szczęście aleja z przekąskami znajduje się dokładnie naprzeciwko kas samoobsługowych. Przeżyłem górę przekąsek, nie będąc pewny, co mogłoby wpaść do gustu Natsuki, dopóki... Monika? Co ty tu robisz? Chciałem wybrać jakąś czekoladę, zaproponować fajną. Miło cię tu widzieć. No, hej Monika. Monika? Co ona tu robi? Cześć Monika? Och, nic. Kupuję tylko przekąski dla klubu. O. Ale my dzisiaj nie jesteśmy w klubie i tak no jest mały problem, bo my nie będziemy. Mamy przerąbane. Nie wiedziałem, że ten sklep jest niedaleko szkoły. A co u ciebie? Nie wyglądasz na gotowego do klubu. Śmieję się, próbując rozładować nastrój, ale jestem zbyt zmęczony, żeby śmiać się razem z nią. Ona jest zmartwiona, już to widać po niej. Zauważam mój brak entuzjazmu i szybko się wycofuję. Hej, posłuchaj. Boję myślę ciągle słuchać tylko klub. Sorki.
Może to znak, że potrzebuje przerwy. Nie, to nie o to chodzi. Po prostu ostatnio dużo się dzieje i powinnaś wiedzieć też trochę o Natsuki, bo teraz ja wychodzę znowu na tego złego. Nie przejmuj się tym. Ja też nie byłem dzisiaj w szkole, więc... Hm? A dlaczego? Możemy jej trochę zdradzić? Przydałoby się jej trochę powiedzieć prawdy. Naprawdę. To był ciężki tydzień. Powinienem nad tym poprzestać. Nie jest zadowolona z odpowiedzi. Wszystko dobrze? No dużo rzeczy nie jest dobrze i ciągle się martwię, że nie mogę tego mówić. I to on wykrzykuje troskę o mnie i przez sekundę prawie rozważam powiedzenie wszystkiego. Kurczę, szkoda, że tylko przez sekundę. Szybko odsuwam od siebie tę myśl i zamiast tego udzielam mętnego wyjaśnienia. Wszystko dobrze, naprawdę, po prostu nie chcę w to chodzić. Nie jest zadowolona, jest smutna. Monika kontynuuje przeglądanie półek, nieokreślnie wrzucając do koszyka wszelkie możliwe przekąski. Wygląda na zestresowaną. Przeproś ją. Czy ona spała? Właśnie chciałem mówić, że ma tutaj wory pod oczami. Chyba niedobrze tak pytać. Ale i tak spytam. Czy ty... He? Pytałem, czy wszystko w porządku. Haha, nie jest w porządku. Nie jest. Monika zatrzymuje się i bierze głęboki oddech, odwracając wzrok. Ale w ciągu sekundy patrzy mi w oczy i ciepło się uśmiecha. Wygląda na to, że jest szczera. Mam się dobrze. Kłamiesz. Ale doceniam, że pytasz. To pokazuje, jak bardzo jesteś opiekuńczy. Nawet sobie nie zdaję sprawy, jak bardzo. Bez kolejnego słowa niezręcznie wracam do polowania na przekąski. Nieźle. Lepiej zmienię temat. Więc czemu to wszystko ma służyć? Och, planowałem przyjęcie niespodziankę. Ups. Ale jeśli nie dasz rady dzisiaj, to może powinienem ją przełożyć. Dobry pomysł. Och, tak. Jej wzrok wygląda takie... No cię kurwa kiedyś zabiję. Dosłownie jej wzrok tak mówi. Na pewno będę w przyszłym tygodniu i później, obiecuję. Okej. Ja jestem po prostu zaniepokojona. To wszystko. Bez ciebie ledwo istniejemy jako klub, więc twoja nieobecność jest... Wzdycha. Potem się uśmiecha. Ale jeśli jesteś w stanie wrócić w przyszłym tygodniu, to świetnie. Wrócę. Ponownie wskazuję gestem na przekąski. Ale z jakiej okazji? Cóż... Wiesz lepiej niż ktokolwiek znasz, że Sayori wygląda ostatnio na przygnębioną. Z jej okazji powrotu? Chciałam więc zaplanować dla niej coś miłego, żeby ją rozweselić. Po prostu miła, zaplanowana impreza powitalna w klubie. Chcę jej pokazać, że naprawdę nam zależy. To jest dobry pomysł. No na pewno jej się spodoba. No Sayori wygląda na taką, która jadłaby słodycze. To brzmi doskonale. To bardzo miłe z twojej strony, Monika. Planowałem całe przyjęcie dla Sayori. Na pewno spodobają jej się te przekąski. Skoro o tym mowa, cóż, jeśli mogę coś zasugerować. Biorę do ręki dużą tabliczkę białej czekolady i podaję jej. Monika odwraca się, jej brwi unoszą się, gdy czyta etykiety zawartości odżywczych. Czemu ty to czytasz? To są słodycze. Na to się nie patrzy. Czy to aby nie jest za słodkie? No tak, ale to nic. W końcu mówimy tu o Sayori. Aha, słusznie. Jestem trochę niezorientowana, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, więc doceniam pomoc. Czyżby ona nie jadła słodyczy? Czy ona wygląda na taką bardziej... taką, która dba o talię, wiecie, o naukę, o szkołę i która za bardzo też nie imprezuje, więc może... nie wiem właśnie? Ja też bym był, gdybym nie znał jej od 13 lat, jak dużo. Więc nie przejmuj się. Nie będąc pewien, co wybrać dla Natsuki, postawiłem na bezpieczeństwo i wziąłem karton babeczek, wyglądając go do koszyka. Kładając. Monika i ja kierujemy się do kas samoobsługowych. Oboje skanujemy nasze produkty, czekając aż zostaną uszeregowane, abyśmy mogli zapłacić. Skoro ma zamiar przełożyć imprezę, czy nie byłoby dobrym pomysłem wstrzymać się i kupić te rzeczy później? Wzrusza ramionami. No, kupi teraz, będzie już z głowy. Cóż, już to przyszłam. Równie dobrze mogę je kupić teraz.
Stać mnie, więc szkoda by było, żebym musiała to wszystko odkładać na właściwe półki. Wrzucę je do lodówki i przyniosę w poniedziałek. Do tego czasu będą jeszcze świeże. To słodycze, one się tak nie psują szybko. Chyba. A co zamiast tego będziesz robiła w klubie? Dobre pytanie. Nie przemyślałam tego. Nie wspominaj o klubie. Widać, że jem to drażni trochę jej ten temat. A może zaproponuję im napisanie wiersza w czasie pracy klubu? To mogłoby zachęcić do współpracy. Może mogłoby rozwiązać swoje style pisania ze sobą? Rozwijać, okej? Och. To mogłoby być wspaniałe. Bardzo bym chciała, żebyśmy mogli traktować klub bardziej jako drużynę. Ciekawe? Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, że Natsuki i Yuri piszą razem wiersz? Nie, nie uja. A twój wzrok mnie teraz straszy. One we dwie nie są w stanie się dogadać. W miarę jak ona idzie w swój nietypowy, szybki tangent, zdaję sobie z czego sprawę. Nie mogę nic powiedzieć o nieobecności Natsuki. Chyba będzie musiała się sama o tym przekonać. Nienawidzę jej takich sekretów, ale złożyłem obietnicę. Głupio, żeś zrobił. Ta, to byłoby dość interesujące. Tak. Po zapłaceniu za nasze rzeczy wychodzimy ze sklepu z naszymi torbami w ręku. Cóż, chyba tu się rozstajemy. Dobra, moi drodzy, ale my też tutaj kończymy odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jestem ciekawy, czy Monika coś jeszcze powie, czy będzie jakaś z nią interakcja, czy od razu wrócimy do Natsuki i co tam się stanie. Mam nadzieję, że klub też się nie rozpadnie przez naszą nieobecność, chociaż to jest wysoce prawdopodobne, że wszystko nam się zawali na głowę. No ale dobrze, mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam was na więcej odcinków z Doki Doki Exit Music Redux. A teraz, moi drodzy, adios!